Witam. Tym razem będzie ciekawa opowieść o wyjeździe do Lipowej z przygodami. Zapraszam do oglądania. Lipowa. Kolejny raz. Czarny jak drut, także będziemy próbować. Jest trochę ludzi. Fajnie. Nad Krzycznym też latają. Także dobrze. Jedziemy z tym. Dobra, jadę. Pierwszy lot jak zwykle do tracenia, bardzo spokojny, spokojny hol. Niestety mimo wspaniałych warunków, jak widać, niebie nie udało się nigdy odlecieć, ale to było przewidziane, także spokojnie sobie lecę w Świnoujściu, na razie na holu. Teraz już jestem wyczepiony i teraz próba znalezienia jakiegoś noszenia. Najpierw na lewo, ale niestety jeszcze było chyba za wcześnie, żeby coś się nagrzało, także będę kombinował wrócić na startowisko. Już wiedziałem, że nic się nie da i już byłem za nisko i teraz była tylko opcja lecieć jak najbliżej. Dlatego nie wysyłałem podwozia i staram się wzdłuż pasa startowego lecieć jak najniżej. Niestety jest duże ruszenie, ale wykorzystałem trochę, że pas startowy jest na wzniesieniu, także leciałem z zbocza maksymalnie do strony startowiska, do strony startu. Tutaj będzie dość twarde lądowanie, ponieważ jak wspominałem, nie wystawiłem podwozia, ale chciałem maksymalnie zbliżyć się do startu, plus nie chciałem nadlecieć nad linę, która jest nieopodal. Na pozostałej linii poleci Mariusz, proszę Cię o wstępne wybranie luzu na linię. Jesteśmy przy drugim locie i to jest moment wyczepienia. No i teraz zmieniłem trochę taktykę, spróbowałem skręcić w prawo, gdzie ponownie szukałem jakiegoś komina lekkiego, ale niestety miałem w tym locie lekkie problemy z uprzężą i dlatego też nie mogłem założyć podnóżka. Zacząłem się koncentrować bardziej nad uprzężą i także w sumie nie skoncentrowałem się na locie i drugi lot był również do wyrzucenia, można powiedzieć, ale za każdym takim holem czy lotem czegoś się uczę i czegoś coś poznaję, tak jak nasz głównodowodzący. Ale niestety, jak też widać, bardzo szybko tracę wysokość i postanowiłem ponownie wrócić do startowiska jak najbliżej. Niestety, jak będzie widać za chwilę, nie udało się to. Tutaj jestem dość daleko już pasa i niestety będę musiał
przeciąć pas startowy, czego się nie powinno robić, ale nie było w tym dniu żadnej aktywności lotniczej poza prałodniową, także na spokojnie mogłem przelecieć nad pasem i ponownie próbowałem wykorzystać nachylenie, które jest po prawej stronie pasa, ale już tym razem byłem za nisko i musiałem się już ratować lądowaniem, ślizgiem. Również, jak się mówi, do trzech razy sztuka. Trzeci hol był super, znalazłem noszenia i tu właśnie już jestem dość wysoko, prawie dwa razy tyle co przy holu inicjalnym i teraz kieruję się w stronę Skrzycznego i w stronę wzgórza. W pewnym momencie tak świetnie się leciało, że postanowiłem nie spieszyć się z powrotem i udało mi się wykręcić powyżej Skrzycznego, wyżej 1200 metrów i tak sobie leciałem. Różne myśli mnie nachodziły, czy zrobić odlot i zostać w Bielsku, ale w sumie w pewnym momencie zdecydowałem jednak, że wrócę z powrotem na lądowisko. Ale tymczasem podziwiam piękne okolice. Tutaj jestem w momencie, gdzie mój but jest. To jest miejsce lądowania mojego pierwszego lotu na tym skrzydle ze Skrzycznego. W sumie poleciałem w tamtym kierunku i w sumie awaryjnie lądowałem między drutami. Powrót oczywiście był z pewnymi spodziankami, dlatego że musiałem lecieć pod wiatr i w pewnym momencie już nawet szukałem awaryjnego lądowania przed lądowiskiem, ale trochę dzięki znajomościom udało mi się utrzymać się wysokość bez używania skidu i teraz właśnie spokojnie podchodzę do lądowania. Lądowanie nawet lipowe jest bardzo bezpieczne, jest dużo miejsca, jedynie trzeba uważać na pochyłość na wprost z kątem zakowym. Tam mogą występować lekkie rotory, ale to podejście jest do miejsca, na spokojnie podchodzę tych drzew. Jedynie tutaj jest rów, tego też należy uważać, ale jest łąka, jest dość duża, także można spokojnie lądować bez żadnych przeszkód. Już niemal do tradycji należy, że ostatni hol jest lot na pociąg albo na autobus. W większości czasu przyjeżdżam na Lipową tym publicznym i jest taka anegdota, że mali jedzie na pociąg. Z tym właśnie mam utrudnienia, bo kierujemy, holujemy się na wschód i niestety jest pod wiatr. Wysokość holu jest między 500 a 600 metrów. No i niestety nie wystarcza to, żeby pod wiatr daleko polecieć. Udało mi się za pierwszym razem przelecieć S1, ale niestety przeważnie ląduje przed S1, ale to jest też kwestia przygody. Także zawsze moim celem jest jak najdalej odlecieć. Można różne kombinować. Tym razem właśnie kombinowałem, żeby może lecieć nad zabudowania, nad domy i może tam znalazłby się jakiś lekki kominek, który pozwolił trochę podbić się, ale niestety nic nie znalazłem, także kontynuuję lot w stronę Łatygowic. Łatygowice są w prawym górnym rogu, stacja kolejowa. I tutaj już zauważyłem, że w sumie nie ma szans i teraz będę próbował lecieć jak najdalej w stronę S1. Po drodze niestety jest linia wysokiego napięcia, dość wysokie słupy, które są dość niebezpieczne. W każdym momencie obserwuję właśnie okolice. W tym momencie właśnie największym przeszkodą była linia wysokiego napięcia i w każdym momencie jakbym był na niskiej wysokości i nie było szansy przelecenia, miałem opcję właśnie skręcenia w prawo i lądowania na tych polach. Ale zbliżając się do linii, widziałem, że jeszcze mam bezpieczną wysokość 100 metrów nad linią byłem, także można było spokojnie
drogę słupę tej zmieni. Tutaj przede mną widać słup w drzewach, także koncentruję się nad nim, lecę na wprost, obserwując wysokość na tablecie i wysokość fizyczną, jaką widzę. Także już podejmuję decyzję przelotu nad drutami i teraz jest opcja S1, wydaje się, ale jak widziałem, że opadam się, także zacząłem się rozglądać za lądowiskiem. Pierwszą opcją było boisko, tylko że boisko jest ogrodzone, także musiałbym mocno esować, żeby wytracić wysokość i na nim lądować. I ja w sumie obok są pola bez upraw, także jest małe ryzyko uszkodzenia. Wybrałem to pole przede mną, częściowo zarośnięte, ale zbliżając się zauważyłem, że to jest zaorane pole wyglądało na kartofisko. Takie kopczyki równolegle. No i rzeczywiście coraz niżej widziałem, że są kopczyki wzdłuż pola. Ja leciałem trochę w prawo, żeby wytracić wysokość i później wyprostowałem, żeby wzdłuż tych kopczyków lądować. Lądowanie w sumie przebiegło dość sprawnie, bez tarcia dużego. Tu jeszcze S-uję, bo jestem za wysoko i już przede mną te krzaki, które widać, to już jest S1, także nie chciałem właśnie przed samą S1 za bardzo lądować. Tutaj właśnie już jest wytracam wysokość i ostatni skręt w lewo i ląduję spokojnie. Okazało się, że to co rośnie to jest lebioda, czyli chlast, pole jest nieuprawne. Cała część programu, czyli składanie, pakowanie, przygotowanie plecaka do transportu. Im lepiej jest zapakowane, tym jest wygodniej później go nieście. Sprawdzenie jeszcze, czy wszystko zebrać. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Jak zwykle udało się świetnie. 4 hole, z czego jeden dość długi, znaczy dość długo polatałem. Jestem teraz koło S1. Teraz idę w stronę Łodygowic na pociąg. No i zobaczymy, o której później dojedziemy do domu. Ale celowo później opuściłem ten dolino. Także jeszcze raz fajnie, dzięki Ole Lipowa do następnego. I już. Powrót do Warszawy był trochę skomplikowany, ale ciekawe też. Do Bielska dotarłem szybko pociągiem, pociąg na styk kolei Śląskiej. Fajnie. Następnie w Bielsku miałem oczekiwania. Wspaniała poczeka stoczna. Oraz pozwoliłem sobie na piękną poczekę. I schody zaczęły się dopiero później, ponieważ pociąg, który miał odjechać o 18.05, miał awarię i mieliśmy obsługę około 3,5 godziny. Także do Warszawy dotarłem późno w nocy, ale przed trzecią byłem w domu. To było wszystko świetnie i polecam podróże komunikacją publiczną. Do następnego.